Gdy pojawiam się ja, to znak, że wam się upiecze. A co? Zaraz się przekonacie. Przygotuję dzisiaj bardzo aromatyczny piernik. Zaczniemy od roztopienia masła na bardzo małym ogniu i stopniowo dodajemy czekoladę, miód, no i oczywiście nasze przyprawy. Trzy takie piękne gwiazdki anyżu, laski cynamonu. Chodzi o to, żeby cały aromat, który jest zawarty w przyprawach, przeszedł do naszej bazy. I jeszcze przyprawa do piernika. Wszystko razem mieszamy. Myślę, że nasza baza jest już gotowa. Umyte jajka ubijamy na bardzo puszystą masę z cukrem trzcinowym oraz cukrem waniliowym. Jajka z cukrem i z cukrem waniliowym ubiły się nam już na bardzo puszystą masę. Z bazy, którą przygotowywaliśmy, usuwamy laski cynamonu oraz gwiazdki anyżu. Do ubitych jajek dodajemy mąkę oraz mączkę ziemniaczaną. Nie możemy zapomnieć o proszku do pieczenia. 2,5 łyżeczki. I za pomocą rózgi łączymy dokładnie wszystkie składniki. Blaszkę do pieczenia w kształcie prostokąta wyłożyłem papierem do pieczenia, żeby nam bardzo ładnie wyszła z formy i zachowało kształt. Piekarnik ustawiamy na temperaturę 160 stopni. Odpiekamy piernik około 40 minut. W międzyczasie, jak piernik się nam piecze, przygotujemy powidła i bezpośrednio ścieramy tylko wierzchnią warstwę skórki. Potrzebny też sok z pomarańczy i laski cynamonu. Dodaję suszone śliwki i teraz ciągle mieszając doprowadzamy nasze powidła do zagotowania. I teraz jeszcze ciepłe powidła zmiksuję. Odstawię go do wystudzenia. W małym rondelku zagotowuję śmietankę. Śmietanka już się nam gotuje. Wsypuję do niej pokruszoną czekoladę i delikatnie mieszam. Żeby zachować ten połysk polewy, dodamy odrobinę miękkiego masła, które też się musi nam bardzo ładnie rozpuścić w polewie. Wyrównany piernik przecinam wzdłuż. Staram się to tak zrobić, żeby góra, którą wyrównywałem, znalazła się w środku naszego piernika. Do środka dajemy powidła. Odwracam tak, żeby powidła wyraźnie wyszły. Obsmaruję. Polewa już wystygła na tyle, że możemy śmiało oblewać piernik. Zaczynam od boków. Polewam na wierzch. Do dekoracji użyję białych gwiazdek. W kontraście z polewą z czekolady deserowej myślę, że będzie bardzo ładnie się odbijało. Kilka żółtych gwiazdeczek. Nie jestem pewien, że ten piernik nie wytrzyma do świąt, że przed świętami będę musiał robić go jeszcze raz. Także życzę smacznego. Wszystko, co słodkie, szybko się kończy. Dlatego po więcej pysznych przepisów i inspiracji zapraszam was tu, tu i tu.